Sherlock Holmes i tajna broń. Pozostałe role. Scenariusz. Szwajcaria. Jest. Wyglądają panowie na ludzi o wyrafinowanym guście. Mam kilka rzadkich wydań. Nie przeszkadza nam. Piwo. Tu mam dzieła Williama Shakespeare'a, starego niemieckiego pisarza. Ruszamy w nocy. Rozkazy z Berlina. Doktor Tobel musi przekroczyć granicę. Mamy zakaz włamywania się do jego domu, a on nie wychodzi od tygodni. Führer nie chce zatargu ze Szwajcarią, trzeba uważać. A jeśli nie wyjdzie? Führer chce mieć ten celownik bombowy. Musimy coś wymyślić. Doktora interesują dzieła naukowe. Widział moje fałszywe dokumenty i wierzy, że jestem z Lucerny. To za mało. Nie mogę za tyle sprzedać takiego rzadkiego okazu. Namówię Tobela, by odwiedził mój sklep. Interesuje pana ta pozycja? To stare rękopisy Bismarcka. Ostatnia rzecz. Dostałem cynk z Berlina. Angielski Schweinhund będzie próbował uprowadzić doktora. Wysyłają jakiegoś głupiego detektywa. Holmes albo Holmes. Nie opuści Szwajcarii żywy. Wyproście mnie. Dam wam sygnał przez okno. Panowie, obiecaliście kupić choć jedną. Nie. Nie zawracaj nam głowy. Francuski, angielski. Nie znoszę tych języków. Cierpliwości. Niedługo będzie tylko jeden język. Dobry wieczór, doktorze Tobel. Mam kilka ciekawych książek naukowych. Pomyślałem, że pana zainteresują. Proszę.
wszedł. Idź do samochodu i włącz silnik. Pan Ibs dostarczy celownik Führerowi, zanim ten Holmes dopije herbatę. Co pan robi? Przepraszam, ale od miesięcy każdy mój ruch jest obserwowany. Nie jestem tchórzem. Zamierzają przerzucić dziś pana przez niemiecką granicę. Więc czemu bezczynnie czekamy? Jak szczury w potrzasku. Spokojnie. Nie dość, że wymkniemy się z pułapki, to jeszcze zabierzemy ser. Ale jak? Cztery części celownika bombowego mieszczą się w tych tomach. Choć przyznam, że paraliżowała mnie myśl o wypatroszeniu dzieł Dickensa. Mnie pan w książce nie ukryje. Żałuję, że nie ma tu doktora Watsona. On by panu wyjaśnił, że nigdy niczego nie zaniedbuje. Stefan! Eric! Po co panu moi służący? Dziś wcielą się w nowe role. Oto dr Tobel i nasz sprzedawca książek. To takie proste. Rzeczy oczywiste zawsze są proste. Musimy iść. Plecak. Znakomicie się sprawili. Gestapo się nabrało? Całkowicie. Prowadzą ich na sąsiednią ulicę. Nic im nie będzie? Spokojnie, wszystkim się zająłem. Droga wolna. Weźmie pan ich samochód? Trzeba umieć wykorzystać to, co jest pod ręką. Że też uwierzyli, że jest pan sprzedawcą książek. Zawsze wiedziałem, że znajomość klasyki może się przydać. Jak przekroczymy granicę? Jak przejedziemy Francję? Samolot Królewskich Sił Powietrznych czeka na nas na tajnym lotnisku. Kiedy będziemy w Londynie? Za parę minut. Mijamy Dover. Musi pan przywyknąć do londyńskich zaciemnień. Bałaganiasz z tego Watsona. Co z tym zrobimy? Bardzo proste, doktorze.
Chce pan je tu trzymać? Wierzę w teorię Edgara Allana Poe'ego, że jeśli chce się coś ukryć, to najlepiej w miejscu, gdzie wszyscy będą to widzieć. Pamięta pan jego nowelę Skradziony list, w której tytułowe pismo zawsze było na widoku? Ręce do góry. Ze Scotland Yardem. Oh my goodness. Good evening, Mrs. Hudson. Witam, pani Hudson. Oh, why, it's Mr. To pan Holmes. Holmes. Hello, Watson. Not for long. Miło cię widzieć, przyjacielu. Telefon. Huh? Who do you want? Kto taki? Oh, yes, you're Scotland Yard. No tak, Scotland Yard. Zaszła pomyłka. Oh, you didn't get angry. Nie trzeba się denerwować. Każdy popełnia błędy. What? Well, if we didn't, you'd be out of a job. Dzięki nam, macie pracę. Dr. Tobel, this is my friend and associate. To mój przyjaciel, partner, jak pan widzi, stróż, dr. Watson. Właśnie przylecieliśmy z Zurichu. Odłóż to. Dr. Tobel. Dr. Tobel? Laureat nagrody Massingama? Jest tylko jeden dr. Tobel. Gdyby nie pan Holmes, nie byłoby żadnego. Sądziłem, że mieszka pan w Ameryce. Pracowałem w Szwajcarii. Holmes pana wydostał? W mgnieniu oka. Nie przeoczył żadnej ewentualności. To było niesamowite. Dziękuję. To było ciekawe zadanie. Życzy pan sobie czegoś? Dziękuję. Może pani iść spać. Wystraszył mnie pan tym przebraniem. Mnie też zmyliliście. Wyglądaliście jak wynędzniali muzycy. Czemu nie wziąłeś skrzypiec? Śmieszne jest takie przebieranie się. To było konieczne. Gestapo deptało nam po piętach. Sherlock Holmes. Poproszę z Reginaldem Bailey'em. To ten rugbista? Zgadza się. Mówi Holmes. Holmes speaking. Z Baker Street. I have Dr. Tobel with me. Jest ze mną Dr. Tobel. Thank you. Dziękuję. Do zobaczenia za pół godziny. Uzgodnię, żeby test odbył się jutro rano. Sugeruję, by obecni byli tylko członkowie gabinetu i eksperci. Podaj doktorowi coś na uspokojenie. Wiele dziś przeszedł, a jutro też czeka go ciężki dzień. Położy się w mojej sypialni. Popilnuję go. Nie trzeba mnie pilnować, jestem już bezpieczny. Nie powiedziałbym. Wiele zależy od pańskiego bezpieczeństwa i wróg dobrze o tym wie. Dobranoc. Bądź czujny, Watsonie. Po tym nawet nalot pana nie zbudzi. Muszę się szybko rozbierać, żeby nie usnąć w trakcie zdejmowania spodni. Ja tu posiedzę i będę miał na wszystko oko. W razie czego, proszę wołać. Dobranoc, doktorze. Dobranoc, doktorze. Zabawne. Powiedzieliśmy to samo. Co za bałaganiarz. Dotarłem przed godziną. Musimy się pilnie spotkać. Nie mogę wyjaśnić. Jest 5 po północy. Wychodzę natychmiast.
Holmes, I don't have to tell you how much. Wie pan, ile to dla nas znaczy? Jutro zobaczymy, co to urządzenie potrafi. Rząd zdaje sobie sprawę ze znaczenia tego celownika. Naziści też. Jeśli chce pan, by doktora ochraniał Scotland Yard, to nie będzie konieczne. Osobiście przywiozę go na równinę Salisbury. Tak by było jeszcze dużo czasu do prezentacji. Dobranoc. Charlotte Eberly, mieszkanie B. Trzymaj auto w gotowości. Poczekam tu na niego. Co to za gryzmoły? Nawet nie wyobrażasz sobie, jakie to ważne. Dobrze. Jeszcze kawy? Nie, dziękuję. Muszę wracać. Tak długo się nie widzieliśmy. Nie zniosę dalszej rozłąki. Chcę z tobą pracować. Chcę wiedzieć, gdzie jesteś. Znajomość celu mojej misji będzie oznaczała dla ciebie śmierć. Chcę dzielić z tobą ryzyko. O jedno tylko cię proszę. Strzeż tej koperty. Jeśli coś mi się stanie, oddaj ją panu Sherlockowi Holmesowi. Obym nie musiała jej dostarczać. Pomocy. Uciekł. Nic panu nie jest? Chyba nie. To pewnie złodziej. Przez zaciemnienia stali się nieznośni. Lepiej niech pan pójdzie ze mną. Proszę się o mnie oprzeć. Co, nie obudź się. Gdzie Tobel? Tam. Nie ma go. Śpi w moim łóżku. Byłem tu cały czas. Jeśli coś mu się stało... Wszystko w porządku? To nic takiego. Obejrzę pana. Opatrzył pana policyjny lekarz? Tak. Napadli na pana? Jeszcze pytasz? To ta kobieta urządziła zasadzkę? Jaka kobieta? Blondynka, 1,70 m, pełne usta. Znacie się od dawna. Zaatakowano pana po wyjściu od niej. Skąd pan wie? Puder na płaszczu mówi o wzroście. Przytulał ją pan przed wyjściem. Dla wprawnego oka wszystko jest jasne. Może napadnięto go w drodze do niej. Na pudrze jest ślad po uderzeniu. Atak nie mógł nastąpić najpierw. A pełne usta? Zgadywałeś? Nigdy nie zgaduję. Starł pan ślady pomadki tą chusteczką. Tyle szminki musi pochodzić z wydatnych ust. A kolor włosów?
Niech mnie. Cieszę się, że jest pan po mojej stronie. Więc spełni pan moją prośbę i wyśpi się. Biorąc przykład z ochroniarza. To się więcej nie powtórzy. Jak wyglądał napastnik? Nie widziałem go. Wyskoczył z ciemności. Poczułem uderzenie w głowę i palce zaciskające się na szyi. Musiał pan coś zauważyć. Każdy drobiazg może mieć znaczenie. Momencik. Coś sobie przypominam. Palce zaciskały się niczym stal. Wtedy poczułem zapach, jakby narkotyk. Opium? Właśnie, teraz jestem pewien. Wykorzystajmy resztki nocy na sen. Test odbędzie się jutro rano. Urządzenie doktora Tobella zakłada użycie trzech związek dźwiękowych? Na to wygląda. To on. Jesteśmy na kursie. I co? Zatopi każdy okręt. Może to kwestia dobrego pilota i odrobiny szczęścia. Chciałbym powtórzyć próbę. Ja także. Proszę o powtórzenie próby. Zaraz będzie na pozycji. Jesteśmy na kursie. I co teraz sądzicie o celowniku? Wspaniały. Rewolucja w dziedzinie bombardowania. Inspektorze Lestrade. Liczę, że podjęto wszystkie środki, by chronić doktora i sprzęt. Dwóch ludzi będzie jeździć z nim, czterech kolejnych w drugim aucie. Po wylądowaniu uda się do mojego gabinetu. Oto on. Gratulacje. Wspaniałe widowisko. To było niesamowite. Warunki były sprzyjające. Nie uwierzyłbym, gdybym nie zobaczył. Dobrze, że jest już bezpieczny. Przywiózł pan urządzenie? Nie, sir Reginaldzie. Czemuż to? Trzeba go strzec do czasu rozpoczęcia produkcji. Zorganizowałem sobie biuro. Zamierzam nadzorować montaż. Obiecał pan celownik naszemu rządowi, dlatego wysłano pana Holmesa. Nie wycofuję się z obietnicy, ale nikt nie może poznać moich tajemnic. Opracowałem plan ochrony wynalazku. Plan skomplikowany jak samo urządzenie. Nie zmienię zdania. Biorę sprawę w swoje ręce. Co pan proponuje? Ja, że nie mogę wyjawić szczegółów mojego planu. Czy to rozsądne? Przepraszam, ale to nieodwołalne. Będę pracował samodzielnie.
Przekona go pan? A jak coś się panu stanie? Raz już na pana napadnięto. Jeśli Holmes ma rację... Cicho. Dalsza dyskusja nie ma sensu. Podjąłem decyzję. Zwiększymy liczbę ludzi danych panu do ochrony. Czterokrotnie. Wykluczone. To tylko zwróci na mnie uwagę. Miłego dnia. Każę ludziom nie spuszczać z niego oka. Chwileczkę. Nie możemy go urazić. Jest obywatelem Szwajcarii. Nie musi oddawać nam wynalazku. Trzeba robić to, o co prosi. Mnie oficjalnie nic nie łączy z rządem. Zajmę się tą sprawą. Jeśli inspektor nie ma nic przeciwko, skądże? Lubimy mieć pana w pobliżu. Może ją pan odłożyć. Frederick Hoffner. Narzędzia precyzyjne. Powierzam to panu, bo jest pan Szwajcarem. Poza tym wierzę w pana umiejętności. Jestem zaszczycony. Podzieliłem mechanizm na cztery części, które pojedynczo są bezwartościowe. Rozdał pan pozostałe? Tylko ja znam tożsamość naukowców, którzy się nimi zajmują. Nawet oni sami się nie znają. Chyba rozumiem. Będę mógł wyprodukować przydzieloną mi część w dowolnej ilości. Wiedziałem, że mogę na panu polegać. Skontaktuję się, jak wszystko pozałatwiam. Tylnymi drzwiami, jeśli można. Słucham, inspektorze. Dobrze. O co chodzi? Tego się obawiałem. Tobel zniknął. Nie ma go. Spodziewałem się tego. Kiedy zaginął? Po wyjściu z pańskiego gabinetu. Niepotrzebnie traciłem czas na szukanie tego miejsca. Celownika nie ma. To było do przewidzenia. Skoro pan to przeczuwał, trzeba było temu zapobiec. Na Holmesie można polegać. Rozpłynął się w powietrzu. Niepotrzebnie go posłuchałem. Odwołał ludzi Lestrada, a ci zostawili go bez ochrony. Jeśli jego wynalazek wpadnie w łapy Niemców, dla Anglii będzie to katastrofa. Świąteczny papier. Zrobił gwiazdkowe zakupy. Intrygujące. Zauważyłeś coś? Zapach perfum. Od razu zwróciłem na to uwagę. Clair de Lune. Rzadki i drogi zapach. Znów ta kobieta. Proszę z inspektorem Lestradem. Pierwszy raz Holmes nie wie, co robić. Dzwoni po pomoc. Absurd. To dopiero początek dochodzenia. Mówi Holmes. Proszę sprawdzić, dokąd dzwoniono z mojego telefonu około północy w dniu przybycia Tobela do Londynu. Nie wie, co robić? Charlotte Eberly. St. George Street 32, mieszkanie B. Doskonale. Gdzie jest dr Tobel? Nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Bo nie wiem. Ile prezentów świątecznych pani do niego zaniosła? 5. Rozmontował celownik i zapakował do 4 pudełek. Zgadza się? Przepraszam. Tak. Przy telefonie. Ktoś musiał go ukraść. Przy Richmond? Postaram się go usunąć. Natychmiast. Hmm.
Będę z panem szczera. Tobel rzeczywiście zniknął. Znaleźli moje auto, zniszczone. Pożyczyłam mu je. Do czego było mu potrzebne? Nie powiedział. Ale kazał, jeśli coś by mu się stało, przekazać panu to. Czyli coś przeczuwał. Ta koperta została otworzona i ponownie zaklejona. To niemożliwe. Znów się spotykamy, panie Holmes. No nie ta wiadomość. Nawet papier jest inny. Doktor rysował jakieś postacie. Jakie postacie? Przypominały tańczących mężczyzn. Ciekawe. Kto był w tym mieszkaniu, od kiedy doktor powierzył pani kopertę? Nikt. Nie miałam gości. Może jakiś robotnik? Nie. Tylko jeden przez chwilę. Kto? Naprawiał włącznik światła. Nie mógłby. Wzywała go pani? Nie. Światło wysiadło i za chwilę zapukał do drzwi. To ten włącznik. Nie był tu sam nawet przez 5 minut. I naprawił światło. Włącznik nie był ruszany, na śrubach jest nadal farba. Wyłączył główny bezpiecznik. Udawał, że naprawia. A po paru minutach jego pomocnik włączył prąd. Widziała pani jego twarz? Przelotnie. Odwracał się ode mnie. Wysoki? Tak. Opadające powieki, źrenice lekko zamglone? Miał oczy jak wąż. Doktor Tobel jest w rękach jednego z genialniejszych przestępców w historii. Nie ma chwili do stracenia. Do widzenia. Czemu nie mogę iść z tobą? Masz inne zadanie. Mam zanieść wiadomość inspektorowi. Ja przebiorę się za Lascara, którego Moriarty kiedyś zatrudniał, a który jest w więzieniu. Po tylu latach... Pamiętaj, Watsonie. To nie pojedynek na intelekt z jakimś gestapowcem. Tutaj stawką jest Anglia, a przeciwnikiem profesor Moriarty. Musimy go pokonać. Gdy już będzie za kratkami, zatytułuję swoje wspomnienia Koniec Moriarty'ego. Doskonały tytuł. Ale żeby się nie okazało, że to on napisze kiedyś wspomnienia o nas. Rumzing. Kto to Rumzing? Ja. Byłeś w więzieniu, tych cholernych szczurów. Skąd wiesz? Słyszałem od tego, który cię wrobił. Wiesz, o kim mówię. Wiem. Muszę go zabić. Jest dla ciebie wart 10 funtów?
Wiesz, gdzie mieszka? Za 10 funtów. Wiem. Mam 2. 5. 10 albo nic z tego. To niewiele za to, o co prosisz. Dobrze się targujesz. Wystarczy. Więc? Kojarzysz Angel's Court? Skręć tam w alejkę, aż dojdziesz do zakładu stolarza. On powie ci, gdzie jest ten nicpoń. Idziesz ze mną. Jeśli kłamiesz... Dobra, pójdę. Spokojnie. Za mną. Proszę, nie jadłem od 2 dni. Precz. Kto tam? Drewniana noga. Co to za jeden? Spragniony krwi barbarzyńca, skłonny zapłacić za informację. Co chce wiedzieć? Dał mi 5 funtów, żebym zaprowadził go do kogoś, kto może coś wiedzieć. Wiesz o kim. Powiedz, albo poderżnę wam gardła. To będzie kosztować 5. Zapłać mu. Ja? No płać. Pewnie, że ci powiem. Ten dran jest na dnie morza. Robi za pokarm dla rybek. Czy to nie było warte 5? On żyje. Jest trupem od lat. Kłamiesz. Spokojnie, Brady. Ty się mylisz, a Holmes ma rację. Dobry wieczór, profesorze. Moi ludzie mają tu przyprowadzać każdego, kto mnie pyta. Targują się, a ja patrzę. Imponujące przebranie. Zwiodło ich, ale mnie nie. Nie liczyłem na to. Chciałem tylko, żebyśmy się spotkali. Jak za starych czasów. Pojedynek najtęższych umysłów. Czekałem na pana od czasu uprowadzenia doktora Tobella i jego szyfru. No tak, szyfr. Mimo, że doktor i jego szyfr są dla mnie ważni, to chodziło mi głównie o to, by znów się z panem zmierzyć. To nie jest zwykła zbrodnia. Zadaje pan cios własnej ojczyźnie. To mnie nie dotyczy. Ta sprawa przyniesie mi większe zyski niż wszystkie moje dotychczasowe działania. Odmawia pan? Ależ oczywiście. Co więcej, zagwarantuję dziś sobie sukces, likwidując pana. To takie amerykańskie powiedzenie. Tylko pan jest na tyle inteligentny, żeby stanąć mi na drodze. Rewolwer. To nie jest godne mistrza zbrodni, za jakiego pana miałem. Tak postąpiłby zwykły opryt. Sądzi pan, że pana zastrzelę? Skądże znowu? To tylko na wszelki wypadek. Wszystko zawczasu zaplanowałem. Widzi pan, drogi Holmesie? Te szuflady są wyciągane. Zostanie pan umieszczony pod nimi. Mój przyjaciel, Jack Brady, wypływa zaraz w morze. Gdy oddali się od lądu, wypchnie skrzynię za burtę. Związać go. Doktor Watson będzie mógł zatytułować swe wspomnienia
Koniec Sherlocka Holmesa. Będzie zawiedziony. Chciał je nazwać koniec Moriarty'ego. Szybko. Błyskotliwy człowiek. Szkoda, że uczciwy. Człowiek z jedną nogą zaprowadził pana Holmesa do tego zakładu. Zapukał. Ktoś wyszedł i weszli do środka. Przejmiemy obserwację. Co chce osiągnąć tą maskaradą? Liczy, że Moriarty wystraszy się i przeniesie to Bella. Moriarty nie żyje. Uwaga. Tutaj. Chwileczkę. Co niesiecie? Kto pyta? Scotland Yard. Już pokazuję dokumenty. Jestem cieślą okrętowym. Dziś wypływamy. Kierunek nieznany. Niesiemy skrzynię na statek. Niech ją otworzą. Proszę bardzo. Nic tu nie ma, tylko narzędzia. Możecie iść. Dobranoc, panie władzo. Mówiłem, że to nonsens. Ona musi ważyć 100 ton, ledwo ją niosą. Narzędzia nie wymagałyby takiego wysiłku. Zaglądaliśmy do środka. Skrzynia może mieć podwójne dno. Stać albo strzelam. A niech nie. Nic ci nie jest? Nie, ale nie musieliście krzyczeć tak raptownie. Upuścili mnie na głowę. Moriarty by się ucieszył. Czyli on żyje? I masz Turtobella. Już ich tam nie ma. Co teraz? Najpierw zmyję to z twarzy. Później pójdę do Miss Eberly. Muszę znaleźć klucz do wiadomości doktora. Widziałam ją tylko przez moment. Siedział przy biurku? Wiadomość pisał na kanapie. Tutaj zaklejał kopertę. Użył tego pióra? Nie, ołówka. Czy ten blok był później używany? Nie. Powinny tu być. Muszą. Co? Ołówek jest twardy. Powinien zostawić ślady na papierze. Odciski są w tej chwili niewidoczne. Zanurzymy kartkę w roztworze fluorescencyjnych soli, wysuszymy i sfotografujemy, naświetlając ultrafioletem. Włókna uszkodzone pisaniem chłoną mniej roztworu niż pozostałe. Wyłącz światło. Umieszczamy slajd w projektorze i włączamy. Uszkodzone włókna są ciemniejsze i przez to widoczne. Poznaję ten kod. Pamiętasz tę sprawę sprzed lat? To szyfr podstawieniowy. Zgadza się. Tobel chciał nam coś przekazać. Szyfr podstawieniowy? Nie rozumiem. To kod oparty na powtórzeniu znaków. E jest najpopularniejszą literą w języku angielskim, więc najczęściej powtarzający się znak to właśnie E.
Kolejne najczęstsze litery to T, A, O, I oraz N. Czyli możecie odczytać te ludziki? To proste, droga pani. Zaraz to rozszyfruję. Jak brzmi wiadomość? Tobel chyba z nas zakpił. To jakieś bzdury. Normalnie tablica Snellena. Doktor nie zostawiłby nam tak łatwej do odszyfrowania wiadomości. Te znaki też muszą coś znaczyć. Więc to nie jest szyfr podstawieniowy. Jest, tylko w trudniejszej odmianie. To oznacza, że musimy przeskakiwać o jedną, dwie i trzy litery w tej kolejności. Pierwszą literą jest I. Przeskakujemy o jedną, mamy J. Z drugiej przeskakujemy o dwie, mamy A. Z trzeciej wychodzi C. J-A-C. J-A-C-O-B-D-U-R-R-E-R. Jacob Dürer. Jacob Dürer, szwajcarski naukowiec. P-A-L-A-C-E-C-R-E-S. Palace Crescent. Palace Crescent. Ten Dürer musi być istotny. To jasne. Coś łączy go z celownikiem, inaczej to by nie chciałby, żebym poznał jego nazwisko. Pisz dalej. J-O-S-E-P-H, Joseph. E-M-D-D-I-A-C. To nie ma sensu. Musiał użyć innej wariacji. Cztery nazwiska i adresy. Dürer, Karel, Kern. A czwarty kod nie pasuje do schematu. Świąteczne pudełka. Watson, zaczynam dostrzegać plan. Doktor podzielił celownik na cztery części. Tak, jak go przywieźliśmy. Poszczególne elementy rozdał różnym naukowcom. Fascynujący koncept. Te części pojedyncze są bezużyteczne. Ci naukowcy pewnie o sobie nie wiedzą. Profesor Moriarty też zapewne rozszyfruje wiadomość. Nie mamy czasu na czwarty kod. Musimy znaleźć pierwszych trzech. Wezwę taksówkę. Proszę tu zaczekać. A pan dokąd? Do Jacoba Dürera. Inspektor Lestrade zabronił kogokolwiek wpuszczać. Chwila. To Sherlock Holmes. A, to przepraszam. Trup? A jakże? Skąd pan wiedział? Przyjechaliśmy tu przed chwilą. Musimy ocalić Farella i Kerna. Za późno. Oni już nie żyją. Dedukcja? Fakty. Skąd wiesz? To proste. Ten nie żyje od dwóch godzin, a Moriarty nie marnuje czasu. Tu Lestrade. Pomóż mnie z McCartym. Mówi Lestrade. Wiesz coś o Farrellu i Kernie? Obaj? Dziękuję. Raport przyszedł tuż przed moim telefonem. Co teraz? Moriarty ma przewagę. Mamy w sumie trzy morderstwa. Ale pudełka były cztery. Moriarty też nie złamał czwartego kodu. Jak nazywał się czwarty? Nie pamiętam. Podaj mi nazwisko. Zapomniałem. Jak on się nazywa? Nie wiem. Wie pan, co to oznacza? Nie dość, że straciliśmy celownik, to jeszcze dostaną go Niemcy. Coventry, Bath,
Plymouth, Norwich i Hull. Teraz będą 10 razy skuteczniejsi. Myśli pan, że tego nie rozumiem? Oddałbym życie, żeby odkodować to nazwisko. Musi być jakiś sposób. To jasne. Muszę się napić. Jestem podnięty. Wszystkie te znaczki mi się plączą. Wywróciło mi rozum na lewą stronę. Na lewą stronę? To takie proste, że o tym nie pomyślałem. Odwracam slajd. Widzicie? Teraz te znaki są takie jak w poprzednich nazwiskach. Czwarte nazwisko zostało napisane w spak. Można je odczytać dopiero po odwróceniu slajdu. Ołówek, Watsonie. Po co Tobel odwrócił ostatnie nazwisko? Na wypadek, gdyby szyfr wpadł w nieodpowiednie ręce. To dla pana komplement. Tobel uznał, że pan zauważy różnicę. Dziękuję. F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-M-E-R. Frederick Hoffner. Frederick Hoffner. L-O-A-N-E-S-Q-U. Sloane Square. Sloane Square. We must leave at once. Ruszajmy. Wait a minute. Moment. Information? Informacja? Poproszę adres Frederika Hoffnera, Sloane Square. In Sloane Square. I'll break this code. Złamię ten szyfr. Zrobię to przed Holmesem. Czasu jest niewiele. Okręt podwodny odbiera nas za 6 godzin. Do tej pory zdążymy zdobyć ten przeklęty celownik. Tobel znów jest nieprzytomny. Ostatecznie możemy zabrać go do Niemiec. Wyciągniemy to z niego tutaj. Chwila. Rozlanie wody okazało się bardzo szczęśliwym wypadkiem. Prostota planu doktora zwiodła nas. Szukałem czegoś pomysłowego. To jest pomysłowe. Odwrócił szyfr. F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F. N-E-R-S-L-O-A-N-E. Frederick Hoffner, Sloane Square. Frederick Hoffner, Sloane Square. Of course. Oczywiście. Hoffner to idealny wybór. Then you want us to, mamy się nim zająć? No, we can use Hoffner. Nie, to genialny naukowiec. Jeśli Tobel nie oprzytomnieje, on poskłada celownik. Przywieźcie go tu razem z czwartym elementem urządzenia. With the fourth section of the bomb site. Hurry. Szybko. Put up your hands. Ręce do góry, profesorze Hoffner. Ja to wezmę. Znów się spotykamy, profesorze. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes.
Robię postępy w charakteryzacji, nie sądzi pan? Myśli pan, że mnie pokonał? Tak. Hoffner jest bezpieczny. Mam Tobela. Wyślę do Niemiec wynalazcę zamiast wynalazku. Niczego panu nie powiedział mimo tortur. Inaczej nie szukałby pan części celownika. Słusznie, drogi panie Holmes. Ale proszę zauważyć, że jest pan w moich rękach, a tym razem nie powtórzę błędu i sam się panem zajmę. Holmes zajął moje miejsce i kazał mi przyczepić pod samochodem nazistów małe urządzenie. Ja pomogłem mu je wykonać. Czyżby? Małem do środka odblaskową farbę. Sprytnie. Farba jest uwalniana w regularnych odstępach. Doprowadzi nas do Moriarty'ego. Skąd ta pewność siebie? Może Scotland Yard zaraz zapuka do drzwi? Starannie wybrałem ten adres. Nawet Scotland Yard tu nie trafi. Proszę się odprężyć, nie ucieknie pan. Mógłbym wybić szybę i zaalarmować przechodniów. Tu nie ma przechodniów. Szyba jest nietłukąca, a pomieszczenie dźwiękoszczelne. To moja twierdza, wyposażona we wszystko, o czym człowiek mojej profesji może marzyć. Proszę usiąść. Znowu zniknęły. Nie rozumiem. Zniknęły? Pojawiły się i znów zniknęły. Może urządzenie się zepsuło. Na skrzyżowaniu jakiś samochód mógł wjechać w farbę i zostawić fałszywy ślad. Właśnie miałem to zasugerować. Sprawdźmy to. Co pan wybiera? Komora gazowa, cykuta, czy po prostu kulka w głowę? Rozczarowuje mnie pan. Tak? Tak. Przeczuwałem, że w rezultacie okaże się pan zwykłym rzezimieszkiem. Wie pan, że to nieprawda? Gaz, trucizna, pociski. Gdyby sytuacja uległa odwróceniu, zaproponowałbym panu coś dużo bardziej wyszukanego. Wystarczy mi, że wygram. Będę żył. Co to za wygrana? Ja okazałem się bardziej pomysłowy. Nie złapał mnie pan. Przyjechałem tu, bo sam tego chciałem. A pana stać jedynie na pospolite morderstwo, by ulżyć swej frustracji. A cóż takiego wyszukanego by mi pan wymyślił? Nawet na poczekaniu mogę ulepszyć pańskie propozycje. Zamieniam się w słuch. Wie pan, że człowiek umiera, jeśli straci 3 litry krwi? Umieściłbym pana na stole operacyjnym, wkłułbym igłę i powoli spuszczałbym z pana życie. Wbijać szpilę do samego końca. Kropla za kroplą krew spływałaby z pańskiego ciała. Byłby pan świadomy każdej sekundy. Obserwowałby pan własną śmierć, każdą reakcję, pozostając w pełni władz umysłowych. Interesujące. Prawda? Muszę stwierdzić, że mam od pana więcej inwencji. Sam pan tego chciał. Wykorzystuję to miejsce jako schronienie dla przyjaciół, którzy ucierpieli w starciu ze Scotland Yardem. Mam tu w pełni wyposażony szpital.
The trail goes this way, Inspector. Ślad prowadzi tam. Drop by drop. Kropla za kroplą. Drop by drop. W pewnym sensie jest mi smutno. Inspirował mnie pan. Choć było jasne, że w końcu to ja wygram. To kwestia minut. Zabierzcie Tobela na okręt. Coraz bliżej końca. Każdej sekundy kolejne krople opuszczają pańskie wysuszone ciało. Czuje je pan, prawda? Jest pan zupełnie świadomy. Będę świadomy jeszcze długo po pana śmierci. Wciąż ten sam butny, zarozumiały Holmes. Czekaj. Jeśli Moriarty usłyszy strzał, zabije Holmesa. Nie róbcie nic, dopóki nie wejdziemy z doktorem do środka. Proszę zaczekać, profesorze. Tu jest woda. Moriarty musi być na górze. Nie mogę dłużej czekać. Proszę wybaczyć, że w tak prymitywny sposób. Ale to jedynie coup de grâce. Jesteś skończony, Moriarty. Na zewnątrz są moi ludzie. To wy jesteście skończeni. Czyżby? Proszę wyjrzeć. Chcę dotrzeć do motorówki. To doktor Tobel. Nie ma ciężkich obrażeń. Dzięki Bogu. Zajmie się pan nim? Zabiorę go do samochodu. Spodziewałem się pana, ale nie z moim rewolwerem. Oczy miałem zasłonięte, ale słyszałem mechanizm tych drzwi. Wiem. Mimo to chciał pan tędy uciec. Obraża mnie pan. To samobójstwo. Ależ skąd? To nie jest zwykłe przejście. Mój błąd. Zostało przygotowane bardzo pieczołowicie. Zamontowałem tu fotokomórkę. Gdy przejdę przez wiązkę, w podłodze otworzy się zapadnia. Za mną oczywiście. Ścigający, czyli pan, spadnie 20 metrów w dół. Biedak. Powinienem go ostrzec. Jakaś nieostrożna osoba zostawiła jego pułapkę otwartą. Chodźmy. J.
Niemcy chcieli celownik Tobela. Wyślemy im ich tysiące w samolotach RAF-u. Tak, dzięki panu Holmesowi i pani Tobel. I dzięki inspektorowi. To niepotrzebne. Nasza mała wyspa nadal jest na mapie. Tak. Forteca zbudowana przez samą naturę. Błogosławione miejsce. Ta ziemia to królestwo. Ta Anglia. Wersja polska na zlecenie Filmbox, Studio Samaria. Tekst Piotr Banaszek, czytał Piotr Banaszek.